jedno.
kapłani tu czytają. A tam nam jeszcze ten prezesiak. Trzeba wyjść, zobaczyć w kuluarach, co tam się dzieje. No i nawracamy z powrotem. Znowu wiewióreczki, no. Fajne, sobie te gitary kupiłem tam, wiesz? Nie, ale tu gitary sobie kupiłem. Nauczył nas słuchać tej muzyki, jak już tutaj mówiłem. Jego wspaniałe dżingle, wspaniałe pomysły. To jest naprawdę wielką ikoną Lublina przez wiele osób niedocenianych. Ale my to, ja zawsze doceniałem, będę doceniał. Też już pomyślałem, jak będzie powstawał Park Rock w Lublinie, nie będzie ławeczki. Będzie stolik z winylami i z Jurkiem, bo to będzie nasz hołd od tego, co wniosłeś dla Lublina. No i dzisiaj tak już trochę zdadzę tajemnicę, też będzie, dwa utwory będą Budki Suflera, gdzie my w latach 80., 70. i 80. Budkę uważaliśmy za lubelskich Beatlesów. Oprócz zbieżności tam inicjałów, Budka B i tak, Lublin, Liverpool i tak dalej, tam to powodowało to, że czuliśmy się tak jak liverpoolczycy z Beatlesów, ważnym jakąś społecznością, która jest ważna na mapie, no wtedy Polski. A Jurek poprzez to, że wiele też wywiadów ściągał z różnymi wykonawcami, dało nam świat. My myśleliśmy, że w sumie w zachodniej Europie jesteśmy, dzięki Jurkowi. Jego liczne czy dyskoteki, czy prezentacje poza już radiem również były barwne. Mam wiele sygnałów, rozmawiam z fanklubowiczami, nie z fanklubowiczami. Pamiętam jak Jurek, jakie fajne dowcipy, jakie materiały, jakie płyty, to nie da się, to ja bym mógł 3 godziny mówić, ale to w ogóle nie kadzę, to jest tylko to pół faktów, które zaistniały, których ja też wszystkich nie wiem, dopiero się dowiaduję, bo w 80-tych latach Jurek był tak zajęty tutaj nagrywaniem, promowaniem, że czasami mu mówił, no wiesz, nie mam czasu. I no teraz tak. Jeszcze bym cię poprosił właśnie o ten Woodstock. Mamy też, Jurek Owsiak ma problemy z Woodstockiem polskim, to może powiedz, jaki był ten oryginalny Woodstock, czy mieli też problemy, czy nie mieli. No i przede wszystkim o naszych tutaj Beatlesach, bo też pan Jerzy Janiszewski spotkał Beatlesów na swojej drodze kilkakrotnie, więc warto tutaj, może po... Panie Jerzy? Tak. Już oddaję głos. To będziemy z tego miejsca, bo chcemy zrobić takim kameralnym beneficie po prostu w stylu. Ile mam czasu, żeby opowiadać? Dużo? Jednak centralnie to tak szacunku wobec wszystkich, bo kończę człowiek. I lepiej widać będzie. Przez pół życia. Zobaczę swoją tą torebeczkę przynieść, dobrze? Ja sobie siądę, państwo pozwolą. Tutaj będę. Ile? Fadnos ma? 5 minut? Ja przedwczoraj nawet napisałem na Facebooku taki tekst.
Jurka Owsiaka znam osobiście. Mieliśmy bardzo ścisłe związki, jak pracowałem, jeszcze wyjeżdżałem do programu trzeciego, miałem tam swoje programy. Jurek na dole, na dawał na parterze, ja na górze zazwyczaj ze studia. I muszę Państwu wiedzieć, bo ten Lublin to tak ludzie twierdzą, Polska bez Szczękowy, ale dużo nowości, 70% nowości szło z Lublina. Na taśmę w latach 70. Moja pierwsza audycja pojawiła się w 69 roku. Po powrocie właśnie ze świata. Chciałem powiedzieć, że tak zacząłem od Jurka, bo naprawdę ma duże kłopoty. To ja mam trzy. Idź ciała i słuchaj. To jest taki przyjaciel, że my tam musimy zawsze sobie pokawożyć. I widzę, że chcą ukatrupić ten przystanek Woodstock, a mi się dziwnie zgodził. Ja Jurka namówiłem, żeby pojechał na Woodstock 25 lat potem. Być może ktoś z Państwa pamięta tę imprezę, ona była ze sztucznym błotem, nie tak, a nie ci artyści, taka śmieszna trochę. Jurek pojechał, żeby było wesoło, to był na ten Woodstock, w ogóle przesypiała w tamtym czasie Urszula nasza, Lubelanka. Ona wtedy była w Stanach, nawet zamierzała zostać na stałe ze Zbyszkiem Zybowskim, świętej pamięci nieżyjącym gitarzystą wcześniej Wódki Sublera. I on razem z Urszulą i ze Zbyszkiem pojechali na pola. Jurek był zafascynowany starym rokiem, bo to człowiek trochę młodszy ode mnie. On chyba nie przeszedł tak jak ja czas dzieci kwiatów, flower power, tego całego szaleństwa, głosu miałem po to, dzisiaj już nic nie mam. I Jurek jak pojechał, tak pamiętam, wrócił z tej Ameryki i mówi, kurczę, chciałbym zrobić Woodstock Polski. Tak rozmawialiśmy przy Myśliwieckiej przed Trójką i mówi, ale tak, próbuję do trzech miast podejść i mi odmawiają. Ja mówię, słuchaj, ja porozmawiam z wojewodą lubelskim, może się uda w Lublinie. Coś przypomniałem, że mamy Radawiec. Ja tam nawet kiedyś robiłem koncert zespołu Badzi. Niektórzy z Państwa być może pamiętają, to wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Dużo, dużo miejsca, na co najmniej 200-300 tysięcy. I przyjechałem do Lublina i rozmawiałem z wicewojewodą Łopatą. Rozmawiałem z nim. Andrzej Kurowski był wtedy wojewodą. Leszek Miller był premierem. To był ten czas. I właściwie była zgoda. I w ostatniej chwili, po tygodniu, właśnie kolega Łopata zadzwonił do mnie, bo on tam z Aeroklubem był bardzo związany. Mówił, że to wycofujemy się z tego. I tak ukatrupiony został przystanek Woodstock pod Lublinem. Strasznie mi żal, ale to warto zapamiętać, to jest fakt historyczny. Jurek Owsiak potwierdził, zresztą był u mnie raz w Lublinie, bo tu się opiekował jedną specjalną szkołą w ramach tych akcji swoich grudniowo-styczniowych. Orkiestr, często go tu widywaliśmy się albo w teatrze, albo w tej szkole. I tak nam to uciekło. A potem, wiadomo, znalazły się miejsca, nawet trzy miejsca. Wybrał sobie to blisko Niemiec i tam ten festiwal zorganizował. Dużo na ten temat mówię, ponieważ będąc na Woodstocku, ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłem w radiu o tym. Bo ja tam byłem na lewym paszporcie. Nie miałem paszportu, mnie zabrano, tu nie opowiadam, jest komenda wojewódzka. Mam swoje w piwnicach, siedziałem, karmiony mielonym dziennie, za który płaciłem 10 zł. To były takie czasy, człowiek to ci opowiadał i lądował od razu tam na przesłuchanie. I cofnę się w czasie, jest 1967 rok. ZSP zdecydowało, że tak rozbijałem radio akademickie przy Magdziewicza w miasteczku akademickim, że oni mi w nagrodę załatwili wyjazd do Anglii. A żeby wyjechać do Anglii, trzeba było mieć paszport. No i oczywiście wezwał mnie taki kapitan. Ze 3 godziny gadaliśmy
i mówi, jak podpiszesz to pismo lojalnościowe, to masz paszport. Ja oczywiście nie podpisałem z prostego względu. Moja rodzina bardzo dostała od tej ojczyzny naszej powojennej, że 14 miast zaliczyłem, ojciec uciekał po nocach gdzieś jakimiś pociągami lewymi i ja nie mogę tego podpisać, bo to powiedziałem, no oczywiście nie dostałem tego paszportu. Poskarżyłem się, właściwie powiedziałem szefowi rady naszej przy Narodowiczach, tam wyżej była ta rada nasza wojewódzka, Antoniemu Poniążkowi, zresztą znanemu profesorowi MCS-u, że nie panu, idź jutro i odbierzesz bez podpisywania. Jeszcze tam w okolicach Majdanka. Ja przepraszam, że mówię w szczegółach, ale kawał mojego życia i od razu obrazy widzę sytuację. A to potem finalizowało się właśnie spotkaniami z Beatlesami i moją pracę na ich sklepiku na biało ubranym i tak. I potem Woodstock i jeszcze szalone inne zdarzenia. I on mnie mówi tak. Ale nie spotkałbyś się z Januszem Heberem, a Janusz Heber to był ktoś bardzo specjalny w moim życiu, bo myśmy do szkoły podstawowej chodzili w Mrągowie, to jedno z tych miast podczas tego. On poszedł do liceum na język angielski, a na łacinę. Ja zresztą łacinę bardzo dobrze znam, mógłbym muszę świętą prowadzić do dzisiaj całego, że Dedalus Intera Acrater Locumque, mogę Państwu wyrecytować. Żałuję, bo powinienem z nimi pójść na angielski, bo potem było ciężko. Ale trochę mógłbym ja być, jak chcieć, jak kopnąć, i tak dalej. Przy tych wyjazdach. I w tym Rągowie myśmy byli najserdeczniejszymi kolegami, a on ostatecznie wylądował w Wolnej Europie. Dziennikarzem Wolnej Europy, to za czasów tam na Sławie siedzimy przy biurku naprzeciw siebie. Ja mówię, wie pan co? Ja dostanie pan ten paszport, ale niech mi pan da słowo, no, że jak będzie możliwe spotkanie się z Heberem, to pan z nim porozmawia. Ja mówię, o czym? No co się dzieje? Tak dalej. Ja mówię, bardzo chętnie się spotkam z kolegą szkolnym. I przy nim napisałem pocztówkę, adresowałem go do Monachium i tak dalej, i wysłałem. Zobowiązać, że będę w Londynie na początku czerwca, że moglibyśmy się spotkać. No i tak jak się znalazłem na początku czerwca w tym Londynie w 1967 roku, bardzo ważnym roku, bo wtedy był taki fantastyczny debiut grupy Procol Harum, którą Państwo doskonale znają. I na pierwszym miejscu był ten oto Sylwierek, pierwszy oczy mieli, taki Bachowski przebił. A na pierwsze miejsce w Longplayach skoczył się rząd pieprzy. I to jest, ja się tam akurat znalazłem, kolega, który mnie odbierał, zresztą związany z Lublinem, syn taki dentystki, jej brat jeszcze żyje, nawet niedawno się spotkali, wykładowca na UMCS-ie. On odebrał mnie na Houston Station i mówi, słuchaj, ty do Birminghamu, ja do Birminghamu miałem się udać bezpośrednio z Houston Station. Ja byłem na Victoria Station, on mi dawał tam bilecik do tego. Mówi, ale dzisiaj nie pojedziesz, bo mam dla ciebie taki prezencik, jaki koncert. A, ja, to niespodzianka. Pojechaliśmy na Soho, tam zjedliśmy coś. Ja oczywiście, nie wiem jak to Państwu powiedzieć, ale no mówiąc po raz pierwszy na zachodzie, no to tak, taką japę miałem. A wszystko było dla mnie dziwota. Jezu, wystawy, ludzie, dziewczyny, z kratami, wszystko to było naturalne. I pojechaliśmy po teatr, a w teatrze był koncert już w pobliżu, zorientowałem się grupy Procol Harum. Tej ważnej grupy Procol Harum. To jest bardzo ważne w całej mojej historii. I niestety na ten koncert miał jedno zaproszenie, nie dostaliśmy. Czyli chcieli mnie wpuścić, bo w ogóle zamieszanie z policją było, się chciał z nimi z tym popis bić. Ale ja mówię, to będziemy stali, bo jak w Lublinie jest taki koziołek, nieraz stał pod koziołkiem i też słuchało się z ściany, jak to się mówiło, koncertów. Nawet Marino Mariniego w 1962 roku.
I tam zostaliśmy i jest taka sytuacja. Podjeżdżają dwie limuzyny czarne, jakieś tam autko, wychodzi i z pierwszego autka, to po chwili było, wychodzi Jimi Hendrix. Mój Bóg budzi się i do końca życia muzycznie. Wychodzi Jimi Hendrix, momentalnie go poznałem, to charakterystyczne, zbieram Fenderę pod pachą. Za nim szły trzy dziewczyny z takiego amerykańskiego zespołu The Two Fans. Nie wiem, ktoś z Państwa się może orientuje. One miały taki przerwę w 63 roku, He's So Fine. He's So Fine i George Harrison, nie wiem, chyba przypadkowo, bo przecież był młody, to słyszał z tego, identyczne nuty zapożyczył i wyszło My Sweet Lord. To była sprawa sądowa, prawie $1 milion zapłaconych i tak dalej. I one były wtedy, Linda Eastman, żona Paula McCartneya, mętnie, nie pamiętam, ona tam była jako dziennikarka Rolling Stone'a. I z muzy wypadli Paul McCartney z tą Jane Asher, tak? Z Jane Asher, no to ładna dziewczynka. I George Harrison z przyszłą małżonką, która rozkochała w sobie Erika Claptona, party, tak. No i to oczywiście gęba otwarta, ja byłem tak zszokowany, bo to tak jakby mnie ktoś puścił w niesamowite miejsce, za chwilę wiedziałem, że to zginie, przepadnie, nie całej historii. No i to było moje pierwsze spotkanie z Beatlesami, to znaczy z połówką Beatlesów. Drugie to już było 68 rok. Ja do Liverpoolu pojechałem w 67 roku na pogrzeb Briana Epsteina, to się jeszcze stało prawie obok mnie, bo ja mieszkałem w Manor House u tej lekarki, dentystki z Lublina, a on biedny tam w okolicznościach takich dziwnych. I ci Beatlesi, ja powiem Państwu tak, pierwsza płyta, jaką dostałem, to dostałem Love Me Do od siostry z Kanady. Nawet nie wiedziałem, co to jest. Przyszły trzy single, Love Me Do z piosem Love You, Moon River, to z taką muzyką do filmu Śniadanie u Tiffany'ego, Męczyniego i Diana. To była angielska, już przeszedłem wszedł. I potem się okazało, że Radio Luksemburg to gra. Grało. Ja już wiedziałem, że zespół nazywa się The Beatles, a potem to już była Beatlemania. I najśmieszniejsze, że te single, które ja mam do dzisiaj, nawet inne przenosiłem w domu, chodziłem, ktoś mi powiedział, że w Radiu Lublin płacą za udostępnienie, przegranie. Tak. Co zaniosłem, to mi, nas to nie interesuje, my to mamy i tak dalej. My mieli, tylko nie grali. Taki był tutaj kolekcjoner Parku Ryło, zresztą fajny człowiek, on im dostarczał różne tam rzeczy, konie Francji, Presleya wczesnego i tak dalej. Moich głów nie chcieli. Nie chcieli do pewnego momentu, no minęły lata, kiedy zrobiło się Radio Akademickie słynne w całej Polsce, żebyśmy mieli nowości. Upomniała się o mnie trójka. Zadzwonili, że tam w Lublinie jest facet, który ma jeszcze przed wydawnictwem płyty. I tak dostałem pierwszy program, który się nazywał Pierwszy Obrot. Ale ponieważ byłem aresztowany w 68 roku, miałem złe papiery, nie wolno mi było używać nazwiska. Pytanie to mówię, takie były czasy. To był późniejszy, siermiężny Gomułka. Występowałem jako Jot. Jako Jot i nic więcej. I tę audycję tak filmowałem. I wtedy, nie będę opowiadał w szczegółach, po raz pierwszy mnie wywalono z pracy, uratował mnie redaktor Tomanek, być może niektórym z Państwa znany. Najporządniejszy facet, jaki tam był, chociaż jego posądzano, PZPR, o różne straszne rzeczy. To był facet, który potrafił w oczy wszystko. On mnie uratował. Poszedł i powiedział, że on odejdzie z rady, jak mnie wyrzucą. Kiedyś mi to tłumaczył, że ja mu przypominałem jego młodość, jaką tam latał pierwszy w radiu, on był też taki szalony. On był rzeczywiście szalonym redaktorem do końca. Niedawno zmarł, niestety. W pięknym zresztą wieku. I muszę Państwu powiedzieć, że
że wracając do tych Beatlesów, było Beatlesa chyba najważniejsza rzecz, jest nadal i do końca świata. Beatlesi to melodie, muzyka to melodie. Ani Strauss, ani Beethoven, ani Chopin nie przetrwaliby, gdyby nie pozostawili nam to, co raz się usłyszy i można zobaczyć. Beatlesi po prostu pobili wszelkie rekordy świata. Oni nie byli wybitnymi muzykami i bardzo dobrze, bo stawiali na kompozycję. George Martin, którego miałem okazję poznać eleganckiego przy Abbey Road, ale w takim czasie, kiedy jeszcze się Abbey Road płyta nie ukazała i nie zrobiłem sobie do dzisiaj, nie mogę wybaczyć zdjęcia przechodząc przez to. Bo mogłem sobie zrobić, ale ja już byłem poznany. Nie, odwrotnie. To jest taka nowojorska grupa soulowa, która sobie taką układkę zrobiła. Klimaty soulowe, klimaty Beatlesów tu prawie nie występują, ale płyta jest jak Abbey Road. No, taka ciekawostka. Dzisiaj wziąłem, żeby to Państwu pokazać, mam to parę ciekawostek. No. I Beatlesów kochałem za melodię, zresztą wracając do festiwalu w Woodstock w 1969 roku. Muszę Państwu powiedzieć, że to był festiwal pod hasłami miłości, pokoju, Wietnam. Przecież masę młodych Amerykanów wysyłano tam, a rzeźnia była niesamowita, więc to był taki protest. Najdziwniejsze, że ten festiwal, to ja to zauważyłem, był bardzo katolicki. Mimo, że Stany Zjednoczone tych religii mam mają wiele różnych, katolicki sam miałem krzyżyk tutaj. No i właściwie festiwal Woodstock, nie było tam Beatlesów. Żałuję, że nie było ani Led Zeppelin, ani Rolling Stonesu. To oni zignorowali po prostu ten festiwal, do dzisiaj chyba nie. No, nie mogą sobie tego wybaczyć. A festiwal dla mnie był najważniejszy w przypadku Hendrixa. Hendrix zresztą poza programem wystąpił, była straszna burza, błota, tam się wszyscy tarzali, scenę zamknięto, bo ta scena była taka, że jakby w Lublinie ktoś wystawił dzisiaj scenę taką, to by go wyśmiali, opisali i tak dalej. Zbita z desek prosto i tak dalej. To by wszystko było zalane i podłączone do prądu. No ale taki album z zespołu Tenious After. O, tam pani widzę, ma Abbey Road, to ogląda. Podobne, nie? No i Hendrix wystąpił, miał wystąpić wieczorem, późno w nocy, wystąpił w poniedziałek, już strasznie dużo ludzi szło w kierunku Nowego Jorku, jechało tymi pomalowanymi w kwiatki samochodami, nawet jeden taki po Lublinie jeździł, gdyby miał pieniądze, to mu odkupił go. I Hendrix dał wspaniały występ, naprawdę wspaniały i miałem wielką satysfakcję, bo w tym tłumie mniejszym, jak byłem tuż przed sceną, szedł, stanął, podszedł, mówi, ja cię znam, żeśmy sobie kruchnęli. Także ta piocha ma tu Hendrixa. A skąd to znał? Bo w 1967 roku chodziłem po różnych wytwórniach i załatwiałem, prosiłem, żeby mnie wpisywano na mailing listy, takie listy dla DJ i przesyłano płyty nowe. Przed ukazaniem się często bez okładek, jak Leila Claptona przyszła bez okładki, zanim tam listem od Roberta Stigwooda, do mojej wiadomości, że Leila to jest Patty Boyd i żebym z tego nie rozpowszechniał. I takie były sytuacje często, że mi się w tych wytwórniach nie udało. Na przykład nie zapomnę spotkania w takiej firmie Pi Records, w której nagrywali grupa The Kings, Sandy Shaw. Ja wiem, że Państwu młodym te nazwiska nic nie mówią. Donovan i wtedy Donovan, ale nie chodziło o Donovana, chodziło o Davida Bowie. No to już. To jest taki artysta, znany, dawno dużo się mówił. David Bowie chodził z saksofonem, on nie śpiewał, on grał na saksofonie tam. Ja go zauważyłem, bo był taki dziwolog, taki niby pedałek, coś takiego.
jak patrzyłem na niego, ja go zapamiętałem, bo potem jak się pojawił utwór Space Oddity, jeden z moich najbardziej ukochanych utworów, no to ten David Bowie stał się ważny po latach. No ale obchodziłem i po tym, i po takich wytwórniach jak Philips, EMI, to wtedy Vertigo się rodziła, taka progresywna firma, Island, to Blackwell założył taki człowiek, który z Jamajki przyjechał, zaczął lansować reggae, między innymi właśnie biały album Beatles ma piosenkę, która się nabija z reggae, czyli Ola i tak dalej. Zresztą na Jamajce nie bardzo lubią, bo to taka kwiatka piosenka. No i takie to były, proszę Państwa, początki. Mówię, Beatlesi to przede wszystkim melodie, cudowne melodie. I tego się nie da zrobić. To przetrwa. Nas nie będzie, następnych pokoleń nie będzie, melodie będą fruwały. Ja tak czasami odnoszę wrażenie, że rodzi się człowiek i zna jest. Chociaż mówią, że to plagiat. Taki trochę plagiat jest z 53 roku. Jaki trochę. Ale to chyba ma kasa. Dobrze, już tyle. Pamiętajcie Państwo, że lata 50., 60., 70. to była bijatyka na melodię. Jak ktoś nie wymyślił melodyjki, to nie miał po prostu hita, nie sprzedał płyty. Tego singla, szło się do sklepu i kupował się ten singel na melodię. A progresywny rok, bo tak często mówią, a to były chałtura, te piosenki lata 60., jakieś tam 3-minutowe przepoje, a progresywny rok przetrwał do dzisiaj, czyli muzyka Pink Floydów, Led Zeppelin, Genesis, tych wszystkich wielkich grup, ona jest melodyjna. Oni to przejęli po prostu, ci muzycy następne pokolenie. I nie było siły, musiała być melodia. Tylko ale też były długie partie gitary, solówki, utwory miały po 12 minut, 8 minut i tak do dzisiaj to. I one są do dzisiaj kochane, bo znamy masę utworów tych z roka progresywnego, których jesteśmy w stanie zanucić, zagwizdać. Taka jest prawda. Bo to ten syf, który jest w tej chwili w muzyce, cyfra, tak? Ja do końca pracowałem w studiu i Grzesiu Ciechowski, który przyjechał na pierwsze zdanie, mówi, czy jest komputer w studiu? No ale po co ci komputer? Masz przecież Republikę, chłopcy trochę umieją grać. Nie ma komputera, to ja tu nie będę nagrywał. Myśmy się nie lubili przez to, bo ja zwalczałem cyfrę, ja uważałem, że muzycy powinni na żywo grać. Niechby nawet tracili dzień za dniem w ćwiczeniach, ale jednak muzyka się walczyło o tą stopę, o werbę, o blaszkę, o wszystko, żeby tam było muzyczne. Dzisiaj ludzie kupują winyle. Dlaczego? Dlatego, że chcą żywej muzyki. Boże, świadoma inaczej brzmi. Ona tak brzmi, jak ja mówię, młoda kobieta, która ma piękne piersi, miło się przytulić. Zwłaszcza kiedy jest jeszcze gorąca. A CD i cyfra to jest decha. No. To jest decha w dźwięku. Jak się tego nie słyszy, to trudno. I potem się to, drodzy Państwo, przerodziło w spotkanie przypadkowe w klubie Azory z zespołem ze Staszica, z perkusistą, studentem z MCS-u, który już się wtedy nazywał w 69. Po mojej powrocie z festiwalu w Woodstock tak przerodziło się to w coś, co się nazywało Budka Suflera. On się już tego tak nazywał. Cygowski tą nazwę puknął w słownik, trafił akurat tam ten box angielski Budka Suflera. Zawsze często śmialiśmy, że dobrze, że to trafił, bo Walicki, Franek Walicki, który był takim legendarnym menadżerem, mówił do mnie, nie, oni muszą zmienić nazwę, to jest syf, nie nazwa, Budka syf, ja, co to jest i tak dalej. To ja mówię, Franek, ale jakby trafił w gówno na przykład po angielsku, no. I co mnie się nazwać, gówno z Lublina? I nie chciał się zająć, nie chciał mi pomóc, bo na początku było ciężko, tak dalece ciężko, że Radio Lublin mi nie pozwoliło puszczać snu o Dolinie. Sen o Dolinie Budki przez pół roku się nie pojawił na antenie radiologii. To jest nie do uwierzenia. Ja piszę książkę, bo to są, wie pani, konkretne decyzje konkretnych ludzi. Takie były czasy też, bo przecież kiedyś. I gdyby nie rozgłośne Harcerska, gdyby nie Janusz Kosiński,
też mojego pana, bo tam... Natomiast jeśli mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że o tym to niewiele osób wie. Witelsi, a Polska. Jeśli ktoś zapytał o ulubionym piosenkę Witelsów, to dwie na tej liście byłyby nie ich kompozycjami. Genialniejsze od oryginału wykonanie Rock and Roll Music Chucka Berry'ego. Nawiasem mówiąc, na jednej z płyt jest Rock and Roll Music Beatlesów bez fortepianu. I to jest 50% mniej efektu. Fortepian, na którym John i Paul grają razem na cztery ręce i to jak grają, no to jest rzeczywiście coś, co to moim zdaniem wyciągnęło na wyżyny beatlesowskiej muzyki. A drugi to właśnie piosen Shout. George Martin mówił, że jak John Lennon krzyczał po amerykańsku, to jego szlak trafiał. Ale mówiąc szczerze, jest to jeden z tych utworów, który jest największy uładunek, moim zdaniem, muzyki tego typu. A drugi tekst w latach 2011-16 co miesiąc pisywałem w takim miesięczniku wydawanym przez PN Pamięć PL o polskich filmach. Nazwałem to Prawda czasu, prawda ekranu. Ściągnąłem to z Misia Stanisława Barei, ten tytuł jako... I między innymi w zeszłym roku, w czerwcu, zrobiłem sobie prezent na urodziny. Akurat Love Me Do jest o tym, o czym ja mówię. Jest akurat weszło. Opisałem film Yesterday Radosława Pomorskiego. Przy czym zrobiłem to z premedytacją tak, że wszyscy przyjaciele i znajomi wiedzą, że mam w czerwcu urodziny. No to ja sobie robię urodzinowy prezent i piszę o Yesterday. I ostatnie zdanie tekstu brzmiało: wszystkiego najlepszego, Juru. Tak więc mogę powiedzieć, że moja fascynacja Beatlesami sięga roku 63, kiedy byłem 11-letnim chłopcem. Włącznie z chęcią oddania ziem zachodnich i północnych Niemcom. Wobec tego w kierownictwie partii jeszcze mocniej postanowiono zaznaczyć ten świecki, państwowy charakter obchodów. Wymyślono sobie, że w porze uroczystości religijnych trzeba organizować zawody sportowe, koncerty, festyny itd. I 3 maja 1966 roku chciano sprowadzić do Częstochowy The Beatles. Rozmowy się zaczęły się już toczyć. Termin był realny. Przypomnę, że 1 maja The Beatles zagrali swój, jak się okazało, ostatni koncert na Wyspach Brytyjskich w Londynie na Wembley. W czerwcu było turnę po Niemczech i Japonii, które przed chwilą oglądaliśmy. A potem w sierpniu ostatnie po Stanach Zjednoczonych i koniec koncertów. Dlaczego nie doszło do koncertu The Beatles w Częstochowie? Dość wcześnie działacze partyjni doszli do wniosku, że jak skończą się dwie tak różne uroczystości, imprezy, jak obchody tysiąclecia Chrztu Polski z udziałem wielu zagranicznych gości i koncert Beatlesów, jak kilkaset tysięcy ludzi różnych grup społecznych, wiekowych, no pod każdym względem różnych, zetkną się, to tak zwane siły porządkowe nie będą w stanie zapanować nad porządkiem na ulicach Częstochowy. Ale spotkałem inną interpretację, która mnie osobiście bardziej się podoba, ale nie wiem, czy jest prawdziwa. Że było w pewnym sensie odwrotnie, że w kierownictwie partii i państwa przestraszono się, że te dwie tak bardzo rzeczywiście różne grupy socjalne, rozmodleni katolicy na uroczystości kościelnej i młodzież po superkoncercie mają wspólny, tak, mają wspólny mianownik, antykomunizm.
Jedni i drudzy kochają Związek Radziecki, jedni i drudzy kochają Władysława Gomułkę, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i mogło dojść do demonstracji na niewyobrażalną skalę, liczoną w setkach tysięcy ludzi, takiej jakiej w PRL nigdy nie było, a wówczas nawet ściąganie milicji z sąsiednich województw po nie w czasie mogłoby być. No ja miałem później nie wystarczy. Ze względu na to, że nabyłem parę płyt ze Związku Radzieckiego, Petersów i Johna Lennona, McCartneya, to mówię, no wie pan, no pan tutaj kwestionuje, a Związku Radzieckim to się wydaje. Płyty, Petersami, z Johnem Lennonem. Ile położył pan w tym filmie? Yeah, because we saw how you can live, you know, you can play in a band, you can have friends, you can have good humor, you can wear your hair as you like, you can take anything with you as you like, and everything changed. I te kolorzy przyszły na razie z tym filmem, w tym podaniu, że możesz robić co chcesz, możesz grać muzykę, którą chcesz, możesz mieć przyjacielu, możesz się bawić, możesz być w dobrym humorze. Yeah, so I started to look around for the Beatles things, and what happens, my first picture was from A Hard Day's Night, and my second picture was from Let It Be, and my third picture was from Yellow Submarine, I mean, just two of the pictures in magazines. I potem Gabor zaczął szukać Beatles wszędzie, tam w gazetach, w presie, wyglądać, czy jest tam zdjęcia, i następne zdjęcie było z Let It Be, i dalej było z Yellow Submarine, takie tam małe zdjęcia z gazety. I couldn't put together the pictures. I mean, are these the same guys? Sometimes they look like the Motops, sometimes they have the long hair, sometimes they cartoon figures, sometimes they wearing masks from Magical Mystery Tour, and it's just, you know, what is this? I started to follow this thing. I started to look around, started to find pictures, music, tapes, everything. I ciekawe było zobaczyć to, że na różnych zdjęciach Beatlesy były różne. To z tymi krótkimi włosami, z długimi włosami, i w jednym ubraniu, w drugim, i ciągle się zmieniali. To dodało taką ciekawość tego, i on tak szukał Beatlesów wszędzie. Yeah, because they speak English and I was very interested in their lyrics, what are they talking about in the interviews. I started to learn English, I started to play the guitar, I had a band at the time, and you know, I became Beatlesized. Yeah, it was a major shock when John died, you know, I couldn't believe it. And we had a gathering in Eger and in Budapest, you know, people came together and the police came, they were beaten. So it was a very, very hard time at the time. I za krótkim czasem przyszła wiadomość, że John Lennon zginął, i wiele ludzi przyszło to jego pamiętać, i w Budapeszcie, i w Egerze, w tym mieście przyszła policja, no był kłopot. Yeah, you youngsters were all together, so that was probably the time. But we started to come together, we had a fan club, such like you have. It started in 1982, I remember, and went, I think around 1999 or 2000 was the time when it really stopped. But we still have gatherings, but it's just not that formal. I po śmierci Johna Lennona to był ten powód, że wielu młodych ludzi gromadzi się, zebrać się razem, i z tego powstał klub, fan klub w Egerze, tak samo jak tutaj w Lublinie. I po kilka lat, tam dokładnie nie pamiętam, kiedy to skończyło, ale przez kilka lat ten klub... Witesowskie wino, ponieważ Eger to jeszcze jest stolica wina po Tokaju, gdzie jest produkowane Egry i Kaper. I said about the wine that you have in your
Edgar Road i właśnie gitarzowskie, które się nazywa When I'm 64. Więc można kupić, jest bardzo dobre i... Czerwone i białe. I jest właśnie wersji czerwone i białe. So it's red version and white version. I tutaj, tylko poproszę kogoś, może pana, żeby przytrzymać po prostu mikrofon, bo mam tutaj dokumenty. Bardzo tutaj. Na stole tutaj prezydialnym, że to ogłośmy. Mamy tutaj dokumenty. So this is so you signature one, yeah. Okay. Pen. So I first I sticking out this. Oh, sorry. Oh, maybe sit down. So it's a bit. Są podpisywane akty współpracy. Jest pamiętna chwila. Sojusz polsko-węgierski. Beatlesowski. Żeby było jeszcze ten dokument, to pieczątka. Pieczątka musi być, żeby było ważne. Odcisk palca. Okay, so enough. Teraz jest właśnie Buzen, Genshin i Funk of the Beatles zawarli oficjalny sojusz. So we have the union about the Funk of the Beatles and the Egger. Road. Mam nadzieję, że wspólnie kiedyś właśnie pojedziemy do Egeru na wspólne Beatlesowanie. I hope that the next w autobus Magicala i udajemy się do Egeru. We're waiting for you. Eger. Yeah, come. Thank you. Brawo. Dzieci i kolejki w Anglii i tak dalej. Ale John Lennon je na 8 miejscu. Paul McCartney na 16. I jak pozostałych tych kolegach po tym liście, o dzieciństwie tych wszystkich, no, wszystko wiadomo. Charles Darwin, tam Churchill, Queen Elizabeth, Królewa, Szekspir, wszystko. A to lista bardzo wybitna. To jest bardzo poważna lista. I to jest jedno z pojaśnień, dlaczego Johnowi nie było ciekawo w szkole. To wiadomo. Jemu było nie ciekawo. Bo on był bardzo już mądrym takim chłopakiem, że tyle przeczytać, no to jasne, da? Specjalnie mówili o Lewisie Carrollie. Te zdjęcia zrobione we wrześniu roku 2015 w Anglii, w jednym sklepie, sąszami, bo wtedy w listopadzie było 150 lat, jak się urodziła Alicja. Tak, z kraju cudów. Alicja była ulubiona książka Johna. Bo wiadomo. No, znalazłem taką część, która jest takim mostem do tego show grubego człowieka, The Good Show, i jest ilustracja do tego, jak John to bardzo podobało się grać z literami, z słowami. I my wszyscy znamy, że jedna zmieniona litera stała później chyba najbardziej znanej zmienionej literą w historii cywilizacji. Bukwa, kiedy zmienił E na A, A na E, Beatles.
z szuków na Beatlesów. No i ta gra słów, no to jest tak tylko ilustracja, no myślę, że zna się tą cięć. Chciałbym zwrócić uwagę, że w różnych językach ta cięć jest przetłumaczona zupełnie w inny sposób. Bo zawsze tłumaczy dodają coś swojego, w języku gruzińskim to też zupełnie innego. I jeśli chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie, tam gdzie mowa idzie o dzielenie, tak? A gdzie, tam ostatnio nauczyciel pytał wówczas, a gdzie linie, które nie oddali jeszcze zeszytu? I to jest właśnie ten przedmiot. Jeśli tego nie rozumiesz, no to wybacz. Ja z wielu ludźmi rozmawiał o Alicji, o tej książce. Są tacy, którzy w ogóle tego nie rozumieją, są tacy, którzy no, marzą tą książkę. Uważają, że to jest najwybitniejsza książka wszystkich czasów. I na razie to jest ta fraza. Jeśli tego nie rozumiesz, jak kto nie rozumie Alicji, no to wybacz. I to co John mógł powiedzieć, wiele, wiele innych ludzi, jak już później, jak pisał tam swoje piosenki, bo tam wiele jest, tak, czego on wziął z Alicji. No i nie wiadomo. I to mogła zrobić, tylko już osobowość, która mogła na siebie wziąć odpowiedzialność. I John, i Krzysztof taką odpowiedzialność na siebie wzięli. I teraz, proszę Państwa, jedziemy, zrobimy taką swoje wystąpienie, proszę, kończy tym zdjęciem, które już podobało. Instrumenty. Teraz nie wiem, czy nie trochę przygotowane w ramach takiego tutaj zakończenia tej pierwszej części spotkania. Zagra jeszcze nam tutaj pan Barmarek z zespołu Kemaku z Radzenia Podlaskiego. Przypomina jeszcze, nie wiem, czy pan Marek zacznie, dzięki komu właśnie to wydarzenie jest tutaj organizowane, ze względu na to, że przypomnieć tutaj naszych tutaj partnerów oraz sponsorów. Partnerem medialnym jest Dziennik Wschodni, Lubelska TV, TVP3 Lublin, Spodem Lublin, Radio Świni, LSC, Lubelski Serwis Informacyjny, Wydarzy się PL, Radio Wnet, fanklubowa gazetka Materiały ze spotkań, Koziołek.pl, Lublin 112.pl oraz TV UFCS. Natomiast partnerami, sponsorami wydarzenia jest Hotel Victoria, Bas Salopapierniczy, Wydruki Oprawy, Lubelska Bohema Artystyczna, Polski Fanklub Zesów Ukraina, Fanklub Debite z Nowej Soli, Krówki z Opola Lubelskiego, Krówek na Łomas, Beatles Museum von Egger, Akwarystyka Głuch, Joanna Kondesa Fotografii oraz Muzeum Wiewiórki w Lublinie. I też zapraszam oczywiście tam do kupna paru właśnie fajnych tutaj gadżetów probitelsowskich. Natomiast patronatem honorowym objął prezydent miasta Lublina dr Krzysztof Brzuch, ambasada Ukrainy Rzeczpospolitej Polskiej, Wydział Politologii UMCS oraz zarząd dzielnicy Śródmieścia, w której jurysdykcji się znajdujemy. To tak już sfera tutaj oficjalności. Jeszcze troszeczkę ona. Oczywiście Państwo te karteczki, kto chce, może sobie wziąć na pamiątkę dzisiejszego spotkania. Dowolną karteczkę, kolor, język, jaki będzie chciał. Może kilka kartek wziąć, żeby pamiętał o dzisiejszym spotkaniu, o tym właśnie przesłaniu, które będziemy monitować na cały świat. Będziecie Państwo na całym świecie. Proszę się też oczywiście często waszać krówkami, bardzo są smaczne, drinkiem Joko. Wody mamy dużo, więc też proszę o ten. I też jeszcze restauracja Victoria ma dużo fajnych potraw, właśnie ten słynny beatlesowski fish and chips. A teraz przed nami pan Marek, zapraszam. A potem przerw. Jeden. La 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 la
głosu na tyle You love it too. You love it too. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ja mam taki materiał też. Zresztą powłokę. Yeah.
No, za chwilę będzie coś fantastycznego. Shadow hanging over.
W Pultusku. Nie przyjdziemy do historii. Trzecie miejsce w Pultusku, pierwsze miejsce zespołu polonijnego, zachwycona Alicja Kleczko zespołem. Wspaniała wersja tego utworu. Debiutus ze Lwowa. Krzysztof Kleczko, polski genius. Yeah.
na ciszy. Wszystkim tutaj zespołowi, że macie już lubiku.
sees the best, it's cancer, vicious, vicious, brilliant, bye-bye, bye-bye, bye-bye. All we are saying is give this a chance. All we are saying is give this a chance. Evolution, masturbation, preparation, regulation, integration, meditation, activation. Congratulations! All we are saying is give me a chance. All we are saying is give me a chance. Come on, man.
prowadzi ten... Znaczy nie, jedna z nich. Tak. Kiedyś to doświadczenie z Bentami było i czy nie, bo mnie to pierwszy raz. Ja bardzo wiele rzeczy zrozumiałem ze względu na no, takie podstawowe znania o tej kulturze. Może to będzie lepsze. To ja chciałem tylko, ja mam coś do powiedzenia, ale chciałem tylko spytać, może ktoś też to jest podstępne wrażenie, ma jakieś tam parę słów do powiedzenia, według innych, po tej imprezie, możemy tak. Coś nowego, coś niezwykłego, coś atrakcyjnego, coś takiego, że, ale, no. I mówię tak, że nikt mnie nie umiał się grać na tych gitarach, a jak już byli na scenie i jak widać, ty grasz na gitarze i widać, że wszyscy inni patrzą na ciebie, to znaczy, grasz mnie nieprawidłowy akord i wtedy musisz wyrobić to 50/50, lub jeden, lub drugi. I to od razu wziął inny akord i już był perfektu, ale to trzy akordy to jest no, prawidłowy folk, ale i rock'n'roll i ten tipus to powstał prawie z tych bardzo prostych piosenek. I jak posłuchać, może słyszeliście o nim, co grali w Boli Meny, tam w tym 57 roku, no to wszystko na trzech akordach i wszystko takie bardzo proste rock'n'roll. I jeśli nie robię to, i taki ten kibrów, to są bardzo podobne do tego, co usłyszałem, w moim zdaniu. Mm-hmm. Tak nie wiem, ta pierwsza była taka, wiesz, działa tak, znaczy akordy, ta pierwsza to była halibotu tego, no tam, no bo ta pierwsza była najlepsza. Najlepsza, tak. I Harry Boy, witaj go, tak? Kiedyś Harry Boy, witaj go, Harry Boy, witaj go. To ja bym mówił, że ja nie jestem tam profesjonalny do gitarzy, ale gram 5 minut na dzień, ale mówię w ciągu 45 lat. I teraz ja zrozumiałem, że dla mnie to jest ta medytacja. Bo ja gram na pianinie, gram na gitarze, ja fizycznie czuję, że kiedy ja chcę zagrać na gitarę, bo ja chcę, potrzebuję tą wibrację, która, znacie tą kulturę sibirską z tymi szamanami, tak? To jest to samo. Faktycznie, że jest rytm, jest muzyka, jest śpiew. Śpiew, który już jak ja zrozumiałem, to jest praca gardła i tych przepomnień. I to jest podstawowa rzecz, bo jak lekarze dzisiaj mówią, oddychanie. Nerwowanie, no to proszę dychać się. Przepono, pełne płuca. A nie tylko. I jeszcze jest taką rzecz, bo chciałbym powiedzieć. Już parę lat temu przeczytał językiem książki, która mnie zaskoczyła w ogóle. W ogóle to jest prawie pan. Nazywa się po angielsku Alex Adventure in Number One. Coś powiedzmy jak Dalicji, to jest przygody Alexa w kraju cyfr. Autor jest dziennikarzem, który za fachem jest nauczycielem matematyki. I on jeździł po różnych krajach i zbierał takie tradycje, są jak tam kiedyś te liczyli ludzi, co tam było potrzebne. I najbardziej zaskakujący tam część tej książki była o Indii.
bo Indie, my też patrzymy na wschód, te tutaj z Europy, no to znacie, tam Europa, to Azja, to tam tak dalej, tak dalej. Ale my mamy tutaj tradycje europejskie, historii, tam 3, tam 2,5 tysięcy takich zarejestrowanych. Ale Indie mają tam 5, 6, 7 tysięcy bez przerwy, to samo jak Chiny. Bez przerwy, bez zarzędu. I to, co jest z tej kultury, to myje się tylko znamy 1%. Znamy tam jogę, później tam wszystko, tam medytacje i tak dalej, ale moim zdaniem, to jest to zdanie, co chciałbym powiedzieć, że co tam się prawie jest. To, że my codziennie robimy sprawę, na przykład. I to wydanie, które pokazał Krzysztof,
zrobił Jurek właśnie, Jurek Jęczewski, kilka lat potem. Ponieważ przez wiele lat te wersje stereofoniczne pierwszych albumów Beatlesów nie były dostępne oficjalnie. I Jurek skorzystał z oryginalnych płyt stereofonicznych i z tego co wiem, to nawet z pierwszych wydań, które mają najlepszą opinię, jeśli chodzi o jakość dźwięku, przepuścił to przez aparaturę studyjną, oczyścił i te pierwsze cztery płyty w tej wersji właśnie wydawniczej lubelskiej, jeśli mogę na to powiedzieć, przez wiele lat były jedynymi dostępnymi wersjami stereofonicznymi na świecie. Jeszcze jedna taka mała uwaga, że te płyty stereofoniczne Beatlesów, jak pewnie większość wie, ale może nie wszyscy, oprócz The Hard Day's Night, te trzy pierwszych czterech, czyli This Beat Me With The Beatles i Beatles For Sale, były nagrywane takim bardzo eksperymentalnym stereo, bo ścieżka dźwiękowa, znaczy ścieżka muzyczna była nagrana w jednym kanale, a wokale i inne fantazje dodatki w drugim kanale. W tej chwili się tego, w tej chwili od wielu lat właściwie się w ten sposób nie nagrywa. Właściwie to były takie pierwsze lata prowadzenia stereofonii na płytach i eksperymentowano, w jaki sposób wydawać przestrzennie tę muzykę. Natomiast The Hard Day's Night było nagrane według już takich współczesnych standardów, że perkusja była na środku, gitara basowa też na środku, po bokach były jakieś dodatkowe instrumenty i wokale też rozłożone w panoramie. Mimo to także The Hard Day's Night zostało wydane w pierwszym wydaniu w 1987 roku w wersji tylko monofonicznej. Dopiero na dobrą sprawę w 2009 roku, kiedy ukazały się te dwa boksy Beatles in Stereo i Beatles in Mono, dopiero wtedy ukazały się obie wersje poszczególnych płyt, a także dodatkowo świetne moim zdaniem składanki Bassmasters, też w wersjach monofonicznych i stereofonicznych. No i prawie 10 lat już możemy się cieszyć kompletem oficjalnych nagrań Beatlesów i w wersji stereofonicznej, i w wersji mono. A jeszcze dodatkowo dla mnie wielką przyjemnością było to, że ten box i mono został wydany w takich replikach oryginalnych pokładek z różnymi dodatkami, które się wtedy ukazywały, na przykład plakat do białego albumu, cztery zdjęcia, takie wkładki do siedząca futera, łącznie z tą kopertą wewnętrzną, taką różową, czerwono-białą. Ja przepadam za takimi wydaniami kompaktowymi. No i niedługo będzie 10 lat, jak to się ukazało. No bo ja mam taki, wiesz, sposób, żeby wytrącać. Micha, miałeś pytania jeszcze jakieś, czy nie? Do gościa. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na to melodia. Bo oglądaliśmy też Wiktorii, tu mamy te spotkania Bohemy Artystycznej, drugą i piątą niedzielę każdego miesiąca. I właśnie na jednym z tych spotkań oglądaliśmy cię gremialnie tutaj w restauracji. O, była powtórka i zamieściliśmy też na stronie, ty jesteś, wiesz, tam gwiazdą też, to tam no, poszukać sobie. Nie to po imieniu, żeby chyba no. Wszyscy mówimy. No, Rozwyszek Irek, macie to albo tak, zależności. Zwłaszcza, że Zbigniew poprawił Roberta Janowskiego, który rzucił, że 69 rok to był rozrok Beatlesów, tak naprawdę do 10 kwietnia. No ale to też jest temat do dyskusji, bo można sobie dywagować właściwie, co uznać za datę rozpadu. Właściwie to tak formalnie, to się rozpadli pod koniec grudnia 70 roku, kiedy w sądzie został rozwiązany zespół. No można też powiedzieć, że to oświadczenie McCartneya z kwietnia jest zakończeniem działalności Beatlesów, ale wtedy trzeba by uznać Let It Be za płytę poza podstawową dyskografią, bo została wydana w maju. Raczej zdecydowanie chyba jednak nie 69, chociaż w 69
69, właściwie na 68 zaczęły się odchodzenia poszczególnych piersów od zespołu. Już w czasie nagrywania jego albumu, a to Ringo odchodził, a to Harrisonowi się coś nie spodobało, a w czasie z tych nagrań w styczniu 69, które się skończyły, Let It Be, no to przecież to co drugi dzień któryś tam odchodził i kłócili się chłopaki, a jednak i te nagrania się zakończyły i potem jeszcze chyba najwspanialsza jest płyta powstała, Happy Road, przynajmniej dla mnie. I dopiero na końcu, po kilku miesiącach ukazało się Let It Be. Także oprócz tego, że są fakty, to są jeszcze interpretacje i można bardzo różnie do tego podchodzić. No ale pewne fakty są potwierdzone dokumentami. O tym na przykład, co mówiłem o Please Leave Me, o którym to Martinowi wydawało się, że wersja stereofoniczna została wydana znacznie później. Są potwierdzenia, już nie mówię w książce Lubiszona, który opisuje daty nagrywania poszczególnych piosenek i daty miksów, bo prawie cały album Bliskimi został nagrany w ciągu jednego dnia, więc tam dużo dat nie ma, ale jest kilka dat robienia miksów stereo i mono. Ale na potwierdzenie tego, że George Martin się mylił, są zdjęcia skany z prasy muzycznej, w której były ogłoszenia o wydaniu właśnie wersji monofonicznej i kilka dni później wersji stereo. A jeszcze a propos tego, co mówiłeś, co wspomniałeś o namawianiu do kupowania wersji. Ja gorąco namawiam, ponieważ wersje, miksy monofoniczne i stereofoniczne, oprócz tego, że tu są dwa kanały, a tu jeden, różnią się też zawartością. Szczególnie na przykład biały album zawiera wiele piosenek, które w wersji monofonicznej i stereofonicznej brzmią inaczej. I to poczynając od jakichś efektów takich dodatkowych, jak na przykład start samolotu Back in the USSR. I jak w innych piosenkach, te miksy są, różnią się i to czasami dosyć znacznie. Oczywiście to są te same piosenki, te same melodie, rzadko tam są dodatkowe jakieś słowa w poszczególnych wersjach, ale są tacy artyści, którzy bawią się wynajdywaniem właśnie różnic między miksami mono i miksami stereo. No takim bardzo znaczącym przykładem jest na przykład From Me to You, które w wersji monofonicznej bodajże, no pamięć już nie ta, w każdym razie w pierwszej wersji jest harmonika ostra na początku, a w drugiej nie ma. Jest mnóstwo takich przykładów, że te wersje są różne, więc zakupienie... No, ale to już nie jest kwestia monostereo, ale na przykład And I Love Her w wersji amerykańskiej jest dłuższa o kilka taktów, dłużej jest taka zagrywka instrumentalna. No, są takie wydania jak na przykład na niemieckiej składance The Greatest ukazało się bodajże o My Loving z hi-hatem. Jest taki wstęp cyk, dopiero się zaczyna. To na tej płycie jest też właśnie. I no, takich różnic jest mnóstwo i to może być niezła zabawa z tym. Ale jeśli chodzi o wersję stereofoniczną i monofoniczną, to gorąco zachęcam do obu, chociaż wydania winylowe tych boksów są piekielnie drogie. To jest w granicach 2000 trzeba wydać za stereo, prawie tyle samo za mono. Ale wersje kompaktowe są znacznie tańsze, a jak nie ma się takiego wytrawnego ucha jak Jurek Janiszewski, to kompakty są wystarczające do tego, żeby się dopieszczać słuchowo, słuchając tych
Janowską. Brawo. Włączone. To jest włączone, tak? No to właśnie... No, ja tylko mogę krótko podsumować. Właśnie na tym wszystkim to polega ten cały właśnie Beatlesowski wszechświat. Bywa, że tak nadużywam twojego stwierdzenia. A no, to jeszcze... Tak, jeszcze... Podać ci ten. Ja nie wiem, czy może to jest chyba na mojej stronie i ta strategia została z rozbudowaniem Wajdowy. I on to zebrał. I to było 14 czerwca 8 roku. 2 grudnia 9 roku Makarskim wystąpił w Hamburgu. I ja przyjechałem na ten koncert, bo chciał być w Hamburgu, bo znał, że już te wiele ludzi, których ja do tego czasu już poznał, że oni tam będą. Że już otrzymali te zaproszenia na te backstage party, na te po koncercie, te spotkania i tak dalej, Horst Pascher i tak dalej. I no, było oczekiwanie, że coś tam będzie, bo to jest Hamburg. I to on tam zawsze coś takiego ciekawego. W Hamburgu, to jest zawsze ciekawy koncert. Ja chciałbym ten koncert. I on idzie ten koncert i po Makarski mówi, że w ubiegłym roku to mówię w Hamburgu, ze sceny, a ja tak siedzę tak na dobrym miejscu i to słyszę i widzę, mogę być. W ubiegłym roku my wystąpili się w Kijowie i mówię tą historię, że było internet głosowanie, to było urządzone i wszystkie odebrane została ta Mrs. Vanderbilt. A my tą piosenkę ze sceny nie grali przez 30 lat. I po tych 30 lat to była zagrana po raz pierwszy z Kijowy. I tą piosenkę teraz zagrana tutaj w Hamburgu. I gra. No ja właśnie dlatego to zapytałem, bo tak pomyślałem, że McCartney włączył z powrotem do repertuaru koncertowego tę piosenkę, być może po tym waszym wideoklipie. Nie. Bo on długo nie grał tej piosenki i parę lat temu dopiero grał ją na koncertach. No, była zagrana w Kijowie w 8 roku, w Hamburgu w 9, to już słyszałem i oczywiście w 11 roku w Moskwie na koncercie też był tam. I tak dosyć regularnie się pojawia. No i Warszawie też później zagrał, też wygrał. I tego, i w 13 roku. Szkoda, bo w Polsce największym przebojem McCartneya to było Montgomery Moon Live, której nikt nie wiedział na singlu w żadnym kraju i nie grał nigdy na koncertach. I jak McCartney przyjechał do Polski, to... Bo niestety kamera nie zadziałała, to jeszcze raz. Chciałbym, proszę Państwa, oficjalnie zamknąć drugi międzynarodowy zlot miłośników Beatlesów w Lublinie. Drugi międzynarodowy zlot miłośników Beatlesów w Lublinie
zakończyć.